Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa Dzisiaj będzie gamingowo i chyba bardziej tak trochę dla bardzo młodych widzów, powiem to tak Mianowicie, słuchajcie, pokażę wam jak w 2024 roku na Linuxie odpalić Robloxa Te wirtualne światy, miliony różnych światów i tak dalej, tak dalej Od razu mówię, będzie to chodzić na każdym pingwinie, każdy jeden pingwin powinien to sobie bez problemu uruchomić Instalacja jest prosta, pokażę Wam jak to zrobić. Ja to zrobię akurat na przykładzie Minta 22, ale tą procedurę, którą ja pokażę, można zastosować na, tak jak powiedziałem przed chwilą na każdym pingwinie. Zapraszam także jeszcze na informacje pod film. Jakby to chciał, konferencja Linuxowa, jesień Linuxowa odbędzie się już niedługo. Organizat organizatorem jest Plug, polska grupa użytkowników Linuxa między innymi, Naprawdę, konkretnie, że to tak powiem, konferencjerzy, wykładowcy i tak dalej, tak dalej. Jest tam link do mojego filmiku skrótowego, co i jak się pokaże. Zapraszam także na stronę internetową tego projektu. No i co? A my przenosimy się do gamingu Linuxowego, czyli przed Wami Roblox. Witam na mięcie, i przy okazji GitHub, gdzie, o kurde, znowu będzie trzeba będzie kombinować, kompilować i tak dalej. Nie. Pokazuję Wam GitHub tego człowieka który, można powiedzieć, stworzył ten port cały dla Linuxa. Gdyby ktoś był bardziej zainteresowany, jak to działa, jakie jest ewentualnie obejścia, jak to jest zrobione, itd, i tak dalej. To może sobie na tym GitHubie wiele rzeczy znaleźć. Trzeba brać pod uwagę jedną dość ważną rzecz. Projekt jest częściowo zamknięty, w sensie takim, że nie jest płatny. Tylko nie ma kodu źródłowego w pełni. Niestety tak to wygląda, dlatego że wykorzystuje parę możliwości Androida i podobnych rzeczy, żeby to wszystko odpalić na Linuxie. Słuchajcie, nazywa się to Sober, po prostu nazywa się to Sober. Główna strona internetowa tego projektu wygląda w ten sposób. Teoretycznie na początku roku coś tam mówili, że nie działa Roblox, Bowles i tak dalej, ale dzięki tutaj Soberowi jak najbardziej jest możliwość uruchomienia tego wszystkiego. Słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy, to nie jest oficjalny klient pod Linuxa. Nie ma tutaj żadnego wsparcia deweloperów Robloxa, dlatego program ten może zostać kiedykolwiek wyłączony, może się czasami zawieszać. Mogą być problemy, dlatego nie zwalajcie, nie wiadomo, nie piszajcie psów na tym człowieku, bo on zrobił to, co mógł najlepszego zrobić. Jeżeli chodzi o problemy, tak są problemy możecie sobie tutaj dokładnie poczytać listę ewentualnych problemów, też ich rozwiązań i tak dalej, tak dalej na githubie tutaj w issues, jak najbardziej jest to wyszczególnione ja sobie ciupię tutaj na mincie 22 ciupałem nie wiem, godzinę, półtorej, może dwie nie przepadam za czymś takim ale ja nie spotkałem żadnych problemów a łączyłem się chyba do 10 gier, powiem to tak i to, no po prostu temat działa słuchajcie, jeżeli chodzi o uzyskanie tego programu, to przechodzimy sobie tutaj, pobieramy tak zwany flatpak ref, to nam się uruchamia i teraz tak, jeżeli macie minta to nie ma problemu najmniejszego z odpaleniem tego, więc mincie, wystarczy kliknąć po prostu na ten flatpak ref, otworzy się manager oprogramowania i będziemy mogli sobie to normalnie, graficznie, ładnie zainstalować. Jeżeli używamy innej dystrybucji, nie wiem, Ubuntu albo czegokolwiek, co nie ma w pełni zintegrowanego Flatpaka. Przechodzimy sobie na FlatHub.org, zjeżdżamy na sam dół strony, to mamy konfigurację i wybieramy tego pingwina, którego mamy. Czy mamy, nie wiem, open Source, no to tu po prostu mamy coś takiego, tak? To to wpisujemy po prostu do konsoli. Sudu z małej litery, to trzeba pamiętać. Jedna, jedna komenda, druga komenda, restart compa i. Wracamy z powrotem. Dodatkowo instalujemy sobie na przykład GNOME Software do kompletu, żeby było łatwiej nam to wszystko ogarnąć. Solusy: jakieś KDE czy nie wiem, Elementary OS, czy na Raspberry Pi. Nie wiem, czy na Raspberry Pi chodzi, czy nie czy OS, wszystko macie dokładnie tutaj wyjaśnione, arczo podobne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja Wam pokażę na przykładzie tutaj instalacji w oparciu o rzeczy debianowate, ubuntowate i tak dalej, i tak dalej. Korzystam z konsoli, bo jest po prostu łatwiej, szybciej i, i tyle, tak? Wydajemy taką komendę na dzień dobry. Update systemu, upgrade systemu, to należy tutaj zrobić, tak? O, sobie automatycznie to wszystko zrobi. Ewentualnie trzeba kompas restartować, jeżeli będzie tego potrzeba. Instalujemy Flatpaka sudo apt install Flatpak. Po prostu. Chociaż coraz więcej dystrybucji ma to już w granek, więc myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Instalujemy sobie Flatpaka. O mnie on już jest. U was się sam to zainstaluje. W przypadku Ubuntu, tu mówię o Ubuntu. Trzeba dodać tak zwane repozytoria PPA z tym flatpakiem, żeby mieć najnowsze możliwe wersje. Tak, zgadzamy się, tak, instalujemy. Jest elegancko. Kolejna komenda. Jak mamy, tu, jak mamy minta, to nie musimy tego robić, bo w mincie nie dodajemy PPA. Po prostu tak, instalujemy flatpaka. Ja teoretycznie flapaka tutaj mam, ale dodatkowo mi załóżmy, dodało nowszą wersję, teoretycznie. Tak. To co trzeba tutaj zrobić jeszcze, znaczy nie trzeba, ale jest po prostu prościej, tak? To dodać sobie tak zwany sklep, znaczy nie jest tak sklep GNOM po prostu. Dajemy sobie tak, dajemy sobie Sudo, Apt install gnome Software Plugin, Flatpak. Jeżeli nie macie GNOME Shopa, tak, bo też się może tak zdarzyć to trzeba zainstalować po prostu tutaj Gnome Software. Tyle, kasujemy tą linijkę i instalujemy to po prostu. Ja go już mam, dlatego mam spokój. Jak się odpali nam ten Gnome Software, Gnome Software, on gdzieś tu powinien być jako oprogramowanie, tak? Jeżeli macie Ubuntu, to będziecie mieli dwa oryginalne z Ubuntu, które nie obsługuje flatpaków. No i będziecie mieli dodatkowo ten Gnome, Gnome Software Manager do, do całego ogarnięcia, tak? Oczywiście po tej zabawie robimy restart komputera, żeby te wszystkie rzeczy nam się przetrawiły i dodały w systemie. Potem po prostu, tak jak to pokazywałem, klikamy na Flatpak Ref, instalujemy Sobera i to, do i to jest de facto wszystko. Jak nam się już ładnie tutaj temat odpali, to uruchamiamy sobie po prostu Sobera. To nie jest maszyna wirtualna, to nie jest emulator, to chodzi, na, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, na jakie tam zasadzie nie wnikałem w to, w każdym razie to nie jest emulowane, oczywiście robimy tu jeszcze dodatkowo konto, na stronie Robloxa się chyba konto zakładało, nie wiem, robiłem dwie godziny temu, ale zapomniałem jak to szło, tak, dokładnie, schodzimy na stronę roblox.com, robimy takie konto, bla, bla, bla i de facto to jest wszystko, tak? Potem logujemy się za pomocą tego konta, jak widać już tu mam, no i mamy dostęp do czego tylko żywnie byśmy tutaj sobie chcieli. Odpalmy parę rzeczy, na przykład, nie wiem, New Cars, ok. Jasne, autor również mówi, że mogą być problemy w wydajności. Nie muszą, ale mogą, tak? Może się to po prostu zdarzyć. Bla bla, bla tak, pierwszy raz, tak, let's play. <laughs> Chcę sobie po prostu w to zagrać. To teraz mi dźwięk jeszcze przerywa, nie wiem z jakiegoś tam powodu. Pa, nie wiem, ze dwa 3 tygodnie temu robiłem film, jak usunąć trzaskanie dźwięku w pingwinie. To jest świeży mint, który tutaj tych poprawek nie, nie, nie ogarnąłem. Powiem tu tak. Aha, bo to jest jakiś koleś. Dobra, dobra, mamy, mamy. Czyli muszę, nie wiem, czy kupić sobie tutaj nowy samochód, czy nie. W każdym razie, jak widać, jak najbardziej temat tutaj nam działa. force Simulator, no dobra, niech będzie. słod dziesiątka, powiem tak. Niech się TGS ogarnie, dobra, you're not being the... Co? I'm ready, dobra, to zaraz sobie włączymy pełny ekran, F11 chyba powinna działać, dokładnie, nie, nie chcę, będę strzelać do wszystkich, do kogo się da, dobra, jestem grze, no i ten, aby ktoś nie wiedział, to gram na Nvidia 1070, 8GB VRAMu i Ryzen 3600 do kompletu, tak, no, no i tak jak mówię, ja grałem sobie w to już w naście, naście, znaczy nie naście, ale w kilka światów na pewno. Zero problemów, zero kraszy, no działa, po prostu działa. Nie wiem, jak ktoś jest jakimś wymiataczem w Robloxie, no to będzie widział, nie ma, albo różnicę, albo cokolwiek innego. W każdym razie pograć sobie tutaj normalnie można. Ja nie wiem, co tu trzeba zrobić. Do siebie się strzela, do prezentów, czy do innych ludzi. No w każdym razie temat nam działa, idziemy gdzieś dalej. Nie ja wiem, jakieś tutaj Motorcycle Mayhem, tak? Jak widać, ja to po prostu włączam i, i to działa, tak? No, cudów wam tutaj nie pokażę, bo... bo nie wiem, nie znam się. Podobno można tu kreować swoje światy, można sobie awatara swojego tam zmienić i w ogóle yy, cuda wianki zrobić. Gdzie to jest jakiś motor? Ja chcę motor, biegać też można. Breakneck, nie wiem czy ja mogę to sobie wejść, czy trzeba to kupić od razu. Customize bike, ale ja chcę po prostu zwykły motor. Mogę jakiś motor dostać za darmo na przykład. Nie, nie chcę płacić za motor. Ja chcę motor ukraść. Chyba, że się nie da tutaj ukraść motoru. Race coming soon, co, co, cokolwiek to znaczy, czyli ja sobie tutaj chyba nie pojeżdżę. Nie wiem, nie znam się. Następny. Wejdźmy sobie na Discover, może coś większego się tu pojawi. No tych gier jest podobno tysiące, tak? Jest od zarąbania tego wszystkiego. Więc jak ktoś ma ochotę sobie pociupać, nie wiem, base Warsy, jakieś te Z To jest ostatni świat, do którego wchodzę, bo nie wiem, jakoś... Jak... Mnie to nie rusza, ewidentnie, mnie to po prostu nie rusza. Nie pytajcie się, nie będę grał w Robloxa, bo to nie jest mój klimat. Jak muzykę tam częściowo słyszycie, tak, norm. Chcę być ptaszkiem, tak. Longest Run, dobrze, niech będzie Longest Run. Tego mówię, ja grałem, nie wiem, ze dwie... O kurde. No okej, okay, jestem ptaszkiem, no. Latamy, ura. No, przypomina mi trochę Minecrafta, tak? Mi, minecrafta. Glide, czyli poszybowanie sobie wrzućmy. Będę szybował teraz. O, buch! I po ptaszku. I po ptokach, <laughs> słuchajcie. E, dobra, wyjdźmy stąd. Pokażę wam jeszcze to na szybko ustawienia. Oczywiście sterowniki Nvidia są tutaj zainstalowane. Tu mamy jakiś mor. No widać co jest, tak? Można sobie profile zedytować, skonfigurować i tak dalej, i tak dalej. No tak to po prostu wygląda. Tak jak mówię, mogą być problemy, mogą się dziwne rzeczy zdarzyć. No, Możecie sobie kupić tutaj, jak chcecie, i tak dalej, i tak dalej. Roblox na Pingwinie 2024 rok. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to dobrze w miarę, nie jest to naprawdę trudne, jak widać działa nam temat i, i de facto to po prostu wszystko. Słuchajcie, zapraszam do następnych filmów i jedne będą bardziej interesujące, drugie mniej. W każdym razie do suba, komentarza bym zaprosił, ewentualnie też set to wsparcie kanału. Są opcje jak najbardziej wielkie, dzięki za to. No i co, widzimy się w kolejnym filmie na kanale Świat Up. Trzymajcie się miłego robloxowania albo tam kupowania tych robuxów całych i tak dalej. Pa, cześć.